Pewnie już wiesz, że bardzo długo już pracuję z Polakami, żeby im pomóc poprawić ich angielski. I oczywiście moi rodzice i moja cała rodzina też są Polakami, to ja wiem dokładnie, jak Polacy mówią po angielsku i też miałem bardzo dużo prywatnych lekcji z Polakami i też grupowych lekcji. I ja po prostu stworzyłem taką krótką listę 10 słów, które prawie zawsze słyszę, że Polacy źle to wymawiają. To zaczynamy. I żebyś wiedział, sponsor dzisiejszego filmiku to jest aplikacja Elsa, która ci pomaga poprawić twój angielski pod względem akcentu i wymowy. Link jest na dole w opisie. Okej, to pierwsze słowo na mojej liście to jest słowo cmentarz. To jest słowo, które jest dosyć ważne dla Polaków przez to, że niedawno mieliśmy Dzień Wszystkich Świętych i ogólnie Polacy dosyć dużo czasu spędzają w cmentarzach. I bardzo, bardzo, bardzo często, prawie zawsze słyszę, że Polacy wymawiają słowo cemetery tak samo, jakby mówili cmentarz. I oczywiście słyszysz, że cmentarz ma N. Cmentarz. Okej, żebyś wiedział, to są jakieś, nie wiem, robaki, które tak hałasują, to ignoruj te robaki, ale tak, że cmentarz ma N, ale cemetery, patrz na to, czy widzisz tam N? To nie jest cemetery, nie, 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 to jest cemetery, cemetery, cemetery. Następne słowo bym powiedział jest tak 50-50, że tak 50% czasu ludzie dobrze wymawiają, a drugą 50, może 60% czasu ludzie to źle wymawiają. I to jest słowo answer, answer. I widzisz, że tam jest W, ok? Ale się nie mówi answer, nie. No, nie, nie mów tego. To brzmi okropnie. To nie jest an, sw, nie mówimy to w. To w jest ciche. Nieme, po prostu tego się nie wymawia. Answer, answer, answer. Następne słowo to jest oczywiste, że ludzie to źle wymawiają przez to, że TH to jest bardzo, to jest trudne dla Polaków. To jest birthday, birthday. To nie jest birth albo burs, albo ja nie wiem, co wy mówicie. Birthday? Come on, please. Czemu to robisz? Czemu, czemu? Just please, just przestań, nie rób tak. To jest, ugh, Jesus Christ, to jest okropne. Birthday? Nie, to jest birth. Th, musisz wystawić język. Birthday. Birthday, ok? Proszę cię, zacznij mówić to słowo poprawnie, bo jak mówisz birthday, albo birthday, albo ja nie wiem, to ludzie będą myśleć, że ty nie wiesz, jak mówić po angielsku. To jeszcze raz, birthday, birthday. Numer 4 to raczej nie chodzi o wymowie, tutaj raczej chodzi o to, że często Polacy nie wiedzą, jaka jest różnica między słowami fun i funny. I jak wiedzą, to i tak to źle używają. Fun to jest, ja nie wiem, przyjemne, tak woo, yay, to jest fun. Ale funny to jest śmieszne, tak ha, 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 to jest funny. I bardzo często ludzie mówią tak, oh, it was a funny weekend, albo it was a funny time, albo coś takiego. Ja tak, a, yeah, co się stało? I oni tak, eh, poszliśmy do sklepu, ja tak, aha, yeah, i czemu to było śmieszne? Co śmiesznego się stało? I oni tak, nie, to tak, co? Czemu mówisz, to jest funny? Wtedy byś po prostu powiedział fun. Funny jest śmieszne, ha, 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 to jest funny. Numer 5 i 6 na mojej liście to są słowa world i girl. I te słowa są dosyć podobne, ale zaraz więcej o tym powiem. Najpierw szybko powiem o dzisiejszym sponsorze, Elsa. Elsa to jest aplikacja z angielskiego. Może już znasz Elsę, bo ja ich reklamuję już dosyć długo. To jest coś, co ja w to wierzę i dlatego to reklamuję. Jak chcesz poprawić swój angielski, jak chcesz mieć lepszy akcent, jak chcesz mieć lepszą wymowę, to spróbuj Elsę za darmo. Masz link na dole w opisie. I to jest dosyć prosta aplikacja, po prostu tam wchodzisz, tam musisz coś przeczytać na głos i wtedy Elsa ocenia twoją wymowę i twój akcent. I wtedy tworzy dla ciebie ćwiczenia,
gdzie poprawisz swój akcent i wymowę. To na przykład jak w dzisiejszym filmiku się dowiedziałeś, że źle wymawiasz te słowa albo je źle używasz, to uważam, że Elsa będzie dla Ciebie przydatna. Ale nie musisz mi wierzyć, po prostu sprawdź tą aplikację, link jest na dole w opisie, ale wracając do world i girl. Mimo to, że te słowa są, tak wyglądają dosyć inne, są bardzo podobne przez to, że tam mamy r i l razem. I to się okazuje, jest bardzo trudne, żeby wymówić dla Polaków. I zamiast mówić girl, widzisz, bo to jest girl, girl. Że musisz powiedzieć ten L, ale za często słyszę, że ludzie mówią niepoprawnie grr. Tak, grr, co to jesteś, tygrysem albo coś? Grr. Albo world, zamiast mówić world, world. Widzisz, to musisz podzielić, world, world. To Polacy często mówią word, że oni widzą ten L i udają, że ten L to jest tak jak ich stary przyjaciel, który już nie jest ich przyjacielem i widzą tego gościa w sklepie i po prostu go ignorują. Tak Polacy traktują L w słowach world i girl. I wtedy ludzie mówią word i word znaczy słowo. I wtedy bardzo często słyszę, że Polacy mówią World War II. Word? World War II? Czy co tam było? Że Hitler przegrał grę w Scrabble? I dlatego on zaczął World War II? To co to jest? To jest nic. To musisz powiedzieć world. World i girl. Następne słowo to jest area. I nie jestem pewny, jak wy to wymawiacie. Albo tak aria, albo area, albo coś takiego. Nie, nie. To jest area. Area. Trochę jakbyś miał powietrze. Air. Powietrze jest air. I potem ja. Air, ja. Area. I nie area albo coś? Co to jest? Numer 8 to może to nie jest związane z wymową, to jest raczej związane z tym, że wy robicie kalkę językową i zamiast mówić can you explain albo can you explain it, to wy mówicie niepoprawnie can you explain me. Nie, tak się nie mówi. Can you explain me? Znaczy, czy ty możesz mnie wytłumaczyć? Nie, ja nie mogę ciebie wytłumaczyć. Chyba musisz iść do terapeuty albo coś takiego, żeby ktoś ciebie wytłumaczył i nawet wtedy to nie jest takie łatwe. To przestań mówić can you explain me? To nawet nie ma sensu. Po prostu powiedz what do you mean? Zamiast can you explain me? Więc możesz powiedzieć can you explain? Możesz. Ja bym tego nie powiedział, ale możesz. Albo can you explain it? Albo can you explain that? Ale ja bym po prostu powiedział what do you mean? Tak ja usłyszę jeszcze jeden raz, że wy mówicie can you explain me? To ci tak strzelę z liścia, że zobaczysz. Następne słowo to jest disgusting. Disgusting. I tutaj za bardzo się skupiacie na literze G, że jest że tak często mówisz tak disgusting, tak no, what? Nie, to nie jest disgusting, to jest disgusting. Disgusting. Że tak nie wiesz, czy to G to jest G czy C, albo że K raczej, disgusting, disgusting. To nie jest disgusting, to jest, przestań to robić, okej? Okay? Nie ma żadnego disgusting, nie, to jest disgusting. Disgusting, to jest disgusting, okej? Okay? Disgusting. I ostatnie słowo, numer 10, to jest słowo focus. Focus, żeby się skupić. Focus albo ten samochód. Ford Focus. I za często słyszę, że ludzie mówią na przykład focus albo coś takiego, tak focus. I ja tak wow, ja myślę, że oni mówią tak hey, tak can you focus? Tak wow, ja was nawet nie znam. To nie jest focus, okej? Okay? To jest fo-o. Nie fo. To nie jest focus. Focus. You can focus off, okej? Okay? Fo. Nie fo. 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 Widzisz to? Fo. Okej, wiem, że to dziwnie brzmi. Wiem, że to dziwnie wygląda, ale musisz tak zrobić z buzią. Jak tak nie robisz z buzią, to źle to mówisz. Fo. Kes. Fo. Kes. Nie. Focus. Nie. Please, stop. Nie rób tego. Focus. I to wszystko. Mam nadzieję, że czegoś nauczyłeś i mam nadzieję, że teraz zapamiętasz to, okej? Bo inaczej, ja tam przyjdę, zobaczę, co się stanie. Nie, okej. Wygłupiam się oczywiście, ale czasami coś musi być mocne, żebyś tego zapamiętał. I mam nadzieję, że tego zapamiętasz. Nawet jak będziesz na mnie zły i tak,
ale on jest chamski. Dobrze, przynajmniej tego zapamiętasz. I to wszystko. Jak chcesz zobaczyć aplikację Elsa, tak jak mówiłem, to jest dobra aplikacja. Jak lubisz aplikację oczywiście, albo jesteś otwarty na nowe rzeczy, to spróbuj Elsa. Naprawdę gwarantuję, że twoja wymowa, twój akcent i jak używasz angielski język się poprawi. Ok, to sprawdź link na dole i w opisie oczywiście. I to wszystko. Dzięki, że oglądasz mój kanał. Zobaczymy się niedługo i na razie. Cześć!